Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Zagrajmy w Death Stranding. Kolejna gra od Kojimy na moim kanale, kolejna gra od Kojimy, która będzie mi robiła kurwa sieczkę z mózgu. Ja pamiętam, że jak Stewart i Sarge to wypuszczali bodajże chyba w 2018, jak się nie mylę, aż se sprawdzę. 4 lata, przepraszam, z 2019, bo to nie liczy jeszcze miesiąca. Okej, okay. No to nieźle. To się aż tak nie pomyliłem, zaledwie o rok. No, nie cały rok. Dobra, bez zbędnego przedłużania. Rozpocznijmy nową grę. Tak. Zobaczmy. Niewielkie doświadczenie, niski to niski nie chcę. Zobaczmy. Bardzo wysoki dla osób, które dobrze sobie radzą w grach akcji. Dostawa i potyczki staną się nie lada wyzwaniem, ale ukończenie gry z poziomem wzbudzi radość podstawowych kurierów. O kurwa. No to może kiedy indziej. Dobrze sobie w grach akcji. Ukończenie wymaga generalnie szerokim wachlarzem umiejętności, ale też do satysfakcję albo normalny. Elementy też często mają wyzwanie, ale nie trudno rozwijania fabuły. Wysoki albo normalny mnie interesował, ale wiecie co? Może... Okej, mogę w dowolnym momencie zmienić, dobra, no to okej, okay. No to zagramy normalnym, jak poczuję, że jest za łatwo, no to sobie po prostu przełączę na wysoki. Dobra, tekst. Może jakbyś, dla was, jakbyście oglądali na telefonie, to ustawię duże napisy. No i co? Let's go w takim razie. Jedyne co o tej grze pamiętam na ten moment, to że naszym głównym bohaterem jest Sam Bridges. Gra go taka jakaś zajebiście znana persona. Norman Reedus to był. No ale okej, no ważne sobie w końcu przypomniałem. Okej, jasność ekranu. Z prawej był widoczny, a z lewej nie. No to... Chciałbym tak ustawić, ale dajmy trochę jaśniejsze tak na trójeczkę. Okazało się, że zdolności znane z Dooms różnią się w zależności od daty urodzenia pacjenta w celu określenia twoich poziomów urodzin. No dobra, to ja jestem z 6 lipca, czyli 7 i tu będzie 6. Tak. Rak, ryb, wieloryb, delfin i gigant. No to ja jestem rakiem, elo? Ale delfin i gigant? Tego nie znam akurat. Plus mnie, co to są te zdolności Dooms? Ja myślałem, że nie są pod wodą, się okazał na księżycu. Lina do przyciągania, kij do odpychania tego, co złe. Były naszymi pierwszymi przyjaciółmi. Tam, gdzie ludzie byli, tam zawsze była też lina i kij. Kobo Abe, Nava. Kurde, nie zdarzyłem przez kiedyś tego, była eksplozja. Nice is dubbing. Wybuch, który zrodził czas i przestrzeń. I zaś Michał Konarski. Kiedyś była eksplozja. Wybuch, który wprawił pewną planetę w ruch. Kiedyś była eksplozja. Wybuch, który dał początek nowemu życiu. A potem była kolejna. O, tak od razu, bez żadnego prologu ani nic? Okej. Okay. Dobra, na razie to mamy w sumie po prostu tylko wstęp do gry. Zobaczymy, czy pojawi logo Death Stranding albo coś, nie? Jest normalnie logo, dobra. Death Stranding. To się na polski chyba tłumaczyli to Wdarcie Śmierci, jak się nie mylę. Shake my head. I'm not here.
stay. Don't be so serious. No jest Troy Baker oczywiście w grze. Jak mówiłem przy Darksiders, Troy Baker gra tutaj jakiegoś złego, tylko nie pamiętam którego. Don't be so serious. Don't be so serious. No jest nasz tutaj kolega Norman Reedus, z którym będziemy sobie grali przez większość gry. Czy większość, po prostu przez całą grę. I dobra, z tego co pamiętam... właśnie z całej gry, to... ludzie strasznie w ogóle sobie żartowali z tego, że Death Stranding to jest po prostu taki symulator kuriera, nie? Bo głównie to się w sumie robi w całej grze. Zresztą do paczki wynosi. O, deszcz chiralny. Jeszcze pamiętam tak w miarę. Jak to tam było, że... wiesz, jak chiralny pada, to powtarza wszystko, na co pada, ale jeśli już na to trafi w ziemię, to jest spoko. O, masz... chyba sam jesteś śledzony niestety. Że wracam do tego, że jest spoko. W sensie, jak na przykład spadnie na kamień, to go postarzy, ale już tę wodę będzie można potem normalnie pić, nie? Jak już spadnie, to już jest niegroźno. No niestety, drugiemu się nie udało przeskoczyć. Kozłowi. Nazywały właśnie te stwory, co tak dobry? A tak to był. Nie pamiętam tych właśnie tych postaci, nie? Autentycznie. Okej, okay, mają płynne przejście do gry. Odzyska lunek, tutaj poszukuję schronienia przed deszczem. Okej. Okay. Weź prawą, weź lewą, gdzieś na plecach. Na plecach. Dobra, jeszcze... dobra, mam jakiś puls tu wysłać, żeby tego po... nie, nie chcę aparatu. Był nic. Aha, dobra, okej. Okay. Tutaj manierka. Wypij monstera, okej, okay, można, można. O. Bumperem. Podradek może wykrywać identyfikatory, które są przymocowane do każdego ładunku. Broni, wait, czekaj, tam mam iść. A ja chcę znaleźć ten mój ładunek, który zgubiłem. Okej, okay, chyba... tu go nie ma. Tu jest, dobra! Pożyczony ładunek, racje żywnościowe dla węzła centralnego. Okej, okay, czyli... mamy jeden ładunek. Dobra, 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 ej, spokój, spokój. A to jest jedno, a gdzie jest druga paczka? Na plery. Podczas gdy znajdować rozsiewane tu i ówdzie ładunki z porzuconych zleceń. Jeśli dostarczy taki ładunek na miejsce w dobrym stanie, na pewno spotka się z dużą wdzięcznością. Aha, to nie było to nasze! To było coś innego. Okej. Okay.
Środki nootropowe. Gdzieś tam. Tam idziemy do węzła, jak rozumiem. No, wepnij się. Dobrze, czekać ten deszcz. No dobra. Wchodzimy sobie do jaskini. Sam, Norman Reedus, Michał Konarski. E kurde, fajne jest to pokazanie. Wiecie, że imię postaci, imię aktora, który go gra. I w przypadku jeszcze naszym polskim, jeszcze kto go dubbinguje. I to jest ten sam aktor, który dubbinguje Thresha, więc już mi się z bomby podoba, jak fajnie podchodzi do też postaci sama tutaj. Kurde, te ślady rąk, to jest pojebane akurat. Gdzieś. Jakieś zdjęcie. Co jest z jego skórą? Okej. O, dzień dobry. On jest jakby niewidzialny, czy co? Uratowani przez jelenie. O, dobra, nie, jednak nie. Come on! Co to za jakieś jumpscary? Jak to jest jeszcze jeden na ten sam, nie? Ci cali wynurzeni, tak mi się wydaje. Prolog. Porter. Okej. Okay. Ciekawe, czy tak jak w Metal Gearu będą dwa akty.
Czy będzie ich więcej? Chyba poszli. Co jest? Za mocno cię trzymałam? Łzy przez Hieralium. Czyli masz Dooms jak ja. Mam czynnik Dooms, ale słabszy niż twój. Który poziom? Widzisz ich? Nie, ale ich czuję. No to drugi. Co tu robisz? Nie chciałam zmoknąć, tak jak ty. Temporal minął. Ej, te jej te! Widzicie, jak jest płaszczona? Jestem fragile. Weronika Łukaszewska. Słyszałem. Serio? Sam Porter Bridges. Dostawca nadziei. Widzę, wszyscy się znają, tylko ja was nie. Nie do końca. Temporalne kłopoty, jedz kryptobioty. Okej. Okay. Chcesz dla mnie pracować? Musi ci być ciężko. Tak? W twojej firmie chyba nie brakuje ludzi. Raczej zdrajców. Niewielu nas zostało. Mam tylko garstkę ludzi. A zresztą... ze mnie też mało zostało. Zmokłam od szyi w dół. Nic nie poradzę. Noszę przesyłki i tyle. Tu centrala Bridges. Do kuriera sama Portera Bridgesa. Odbiorca czeka na dostawę. Okej, czyli kryptobioty nie odwracają, bo tak miałem przez chwilę powiedzieć, że co, one odwracają ten proces sta... Idziesz dobra, do miasta? Dobra, jest tu dalej. Uważaj, oni zawsze w końcu wracają. Przecież sobie może, chociaż nie, może odwracają, tylko tak wiecie, w bardzo powolnym stopniu. Temporal przyspiesza to, co się dzieje, ale nie zmywa faktów. Nie uciekniesz przeszłości. Do zobaczenia. Samie Bridges. A, i zniknęła. Jak Archangel w X-Menach. Jestem tu. Jestem tu. Jestem tu. Ale widzieliście, jaki to ten? Tak wytegowało? Z takiego płaskiego do takiego... sobie ostrego? Wskaźnik krwi i kondychy. Czerwony pasek to wskaźnik krwi. Gdy jej poziom spadnie do zera, sam umrze. Niebieski pasek to wskaźnik kondycji. Im niższa kondycja, tym wolniej sam się porusza i tym trudniej mu jest utrzymać równowagę. Kurde, że on mnie też przyjął, tak fajnie sobie skoczył teraz. Tam chyba kryptobiot. Dobra, ale czy ja mam wszystkie paczki w sumie? To jest dobre pytanie. A właśnie, tutaj coś jeszcze jest. Porzucony ładunek. Okay.
Muzyczka gra, to muszę powiedzieć. Dlatego mam nadzieję, że gra mi tego nie... że gra, że mi tego YouTube nie ten... nie będzie każdy wyciszyć. Bo niestety jest to bardzo możliwe. Jak się zacząłem skradać teraz, halo? Czekaj, co wciskam gałkę? Są jakieś paczki jeszcze? Don't be so serious. 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 No, żeby się nie wywrócić tylko, nie? Rozpoczynam skan. Ładunek skoczny. No. Ej. Spokój. Trzymaj tak, idziemy. Dobra, tam jest spokojnie. Dobra, czy ja mogę biec? To jest pytanie. Jako tako tak, ale... Może trochę głupio, ale trochę ciężko widać, że jest samowi. Ale właśnie, czekaj, mogę usunąć ładunek, nie? Tak jest, dobra, to czekaj. No, halo. Aha, dobra. Chyba jeszcze nie mogę, bo mnie tego gra jeszcze nie nauczyła. No dobra, tutaj za chwilę wchodzimy, to zdeponujemy to wszystko. No. Spokojnie. Że, ej, autentycznie tak długo jeszcze cicho nie siedziałem, nie? Podczas jakiegokolwiek nagrania.
Aktywuj terminal. Zrealizuj dostawę. Ukończ to i tak dalej. Tutaj zwróć. Okej. Okay. Ma to jakieś zaznaczyć, czy... A nie, to chyba całe, wszystko po prostu się zliczy. Mhm, tak, dobra. No to potwierdzamy. Zrzucamy wszystko z plerów. Dostarczam ładunek. Co tak długo? Legendy nigdy się nie spóźniają. Musiałem przeczekać burzę. Straciłem motor. Chyba sporo przeszedłeś. Na szczęście nasz towar jest cały. No, nie spieszyłeś się. Ale poza tym wszystko gra, tak więc... Świetna robota. Czekamy na kolejną dostawę. Czemu ona miała kajdanki na jednej ręce? Okej, okay, pracą troszkę z... Czyli chyba dobrze chyba, że się nie przewróciłem tak naprawdę. Dobra. Dalej, ile? Kurde, półtora kilometra? Z czego ej, ale kurde, my z tego dość duży kawałek przejdźmy piechotą. Nieźle. Dobra, to już poskipuję, bo tego akurat nie muszę oglądać. Okej, okay, dalej. Dobra, wiecie co? W przyszłości będę chyba włączał automatyczne pobijanie po prostu tego wszystkiego. Zlecenie dla Sama Portera Bridgesa. Priorytet pierwszy. Nie ma spokoju, co? Co tam było? Protokół chiralny online? Coś takiego? Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Team pozbywania się zwłok. Okej. Okay. Igor, utylizacja zwłok. No, utylizacja. Sam Porter, tak? A, miałem się nie dotykać. W papierach było, że masz jakąś fobię. Utylizacja zwłok? Co się stało? Chodź, musimy się sprężać. Opowiem ci po drodze. No dawaj. Tego aktora też skądś znam, tylko nie pamiętam skąd. Ale słyszałem ten głos. Oto nasz klient. Ma randkę w spalarni. Kiedy dokładnie zmarł? Nie powiem ci co do minuty, ale będzie coś koło 40 godzin. A co z kwarantanną? Nie było. To samobójca. Ach, Jezu. Dobrze, że go znaleźliśmy. Od razu poszedł do chłodni, ale kto wie, kiedy zacznie gnić. Gdzie go zabieracie? Do najbliższej spalarni na północ. Pełno tam wynurzonych. Nie da się gdzie indziej? Da się, ale nie ma czasu. To może lepiej spalmy go tu, na miejscu. I rozsiejemy chiralium nad całym miastem? Nie ma opcji. Zawsze lepsze to niż jazda do spalarni. Ej, uda nam się. Potrzebujemy tylko kogoś jak ty, z Dooms. Jest już w pierwszym stadium martwicy. Niedługo będziemy tu mieli krater. To jak będzie? Pomożesz nam?
No to Bridgesi podejmują współpracę z samym Porterem. Bierz tę łapę, stary. Mów mi sam. I nie widzę wynurzonych. Tylko czuję. Dlatego mamy też to. Łącznikowe dziecko. Z nimi, z tobą, przemkniemy im pod samym nosem. Za każdym razem prawie zdycham. No, w końcu łączysz się z drugim brzegiem. Mnie też to przeraża. To jest popierdolone! Jedziemy! Ja pierdolę, Kojima, ty masz nasrane w bani, jeśli chodzi o kurwa tworzenie tych gier. Ale w sumie w twoim przypadku to wychodzi nam nawet na dobre. Bo chociaż gry mają jakiś dobry content. Za mojego dzieciństwa wszystko było inne. Mieliśmy swój kraj. Mogliśmy jeździć, gdzie nam się żywnie podobało. Nie musieliśmy zatrudniać kurierów. Były autostrady, samoloty. Mogliśmy zwiedzać świat. Nie wiem, te kajdanki to jest jakiś kurde łącznik? I czy co z tego zostało? To co widać, wdarcie śmierci nas pokonało. Rozpierdoliło nas w drobny mak. A jak ktoś miał szczęście i nie zdechł, to zaraz potem przyszedł temporal. I jeszcze te pojebańce z plaży. Nie wiadomo, czy to żywe, czy martwe. Wszystko w jednym. A może gdzieś po środku? Nic dziwnego, że praktycznie wszyscy ludzie zadekowali się w miastach i zaczęli potrzebować pomocy kurierów. Tęcza! Szlak daleko do tej spalarni? Zaraz się wylęknie. Kurwa. Musimy się przez nich przebić. W sensie wylęknie? Że z tego trupa się wylęknie wynurzony? Dobrze zrozumiałem? Musimy ruszyć! Sam, widzisz coś? Ty masz tę łapę, czy co to tam jest? Nie, nic! Odradek, o tak to się nazywało. To on ci powinien powiedzieć, gdzie masz się gapić. To tylko skała. Emdek nie miał się kiedy zepsuć. Zepsuć, to jest dziecko, a nie mechanizm. Okej, teraz taki czarny się robi. Ej, to patrzcie, to jest sama kastenka, ale samo to, że mogę się z kamerą sobie to obejrzeć, to jest dobre. O, to jakiś czarny. Slick czy coś? O, dobra, już nie mogę się z kamerą. To jest tylko kastenka, taka normalna. To jest moim ślubu. Jezu, ale to akurat wygląda super, jak te rośliny wszystkie, wiecie, od małego wzrastają i usychają w moment po prostu na tym deszczu temporalnym.
Ciekawi mnie tego, z czego są na przykład te stroje, że one nie rozpadają się w moment praktycznie podczas tego deszczu. Czyli może z gumy, bo guma jest taka w miarę wytrzymała. Co jest za złoty? Czy jakiś brokat, czy co? No z niego to już nic nie będzie raczej. Przyszli tu. Nie wyciągnę cię! Co? Czego ten poral za zabije? Dobra, to nie może być niewidzialne, bo by nie padł deszcz na dookoła tych śladów. Co my z tym trupem zrobimy, koledzy? Co, dajesz sam na plery i robimy dywersję? Chyba jesteśmy w dupie właśnie. Coś mi to mówi. Krwawimy, ale mamy też broka zamiast... Nie, nie, czekaj, nie. O co kaman? Dlaczego mamy... Wiem, że taki brokacik jest czerwony, bo to jest, wiecie, z tamtego tego odchodzi. Ale czemu to jest ogólnie... Brokatowo czerwony? Pomóż mi! Pomóż! Stary, tobie to już chyba nic nie pomoże. Mogło to chyba dobrze, nie? A to kto? Oczywiście, że zniknął. Co ty strzelasz, gościu? No oczywiście, że nie zdążył. Maś, kurde. What the fuck? To dlaczego właśnie zeżarło?
tak. O, jesteśmy na jakiejś plaży. Widzę. I chyba jesteśmy goli z tego, co widzę. Jap. Ej, nie mieliśmy tych kajdanek. Skąd je mamy nagle? Co to jest za rozcięcie właśnie? Bo też założyłem to wcześniej, tego nie wspomniałem o tym. Ja miał jakąś, nie wiem, operację żołądka, czy co? I ten wisior też, co to jest? Pięciu wynurzonych widzę. Jakichś pięciu ważniejszych, czy... A, zniknęli i mamy, teraz, kurde, logo. Czyli już, chyba już po prologu jesteśmy, coś mi się wydaje. Że jemu się nie klei ten piasek do stóp, to nie wierzę. Ale kto to jest? Takie moje pytanie. Sam jest repatriantem, co oznacza, że po śmierci potrafi wracać do życia z miejsca znanego jako Skraj. Gdy się tam znajdziesz, podąż za splotem, by zaprowadzić duszę samą do jego ciała, dzięki czemu kurier odzyska życie. Wait, what? Było przed chwilą z tym dzieckiem. Kolejna jakaś nowa twarz. Słyszysz mnie? Słyszysz mnie? To tata. Okej, czyli co? Czyli sam jest tak jakby nieśmiertelny? Chyba? No te... dziecko... Tam jakiś, kurde, ten...
taki jakby... Kurde, jak się zwało? Łapacz snów, o! Miał tam przewieszone. Kiedyś była eksplozja. Wybuch, który zrodził czas i przestrzeń. Potem była kolejna. Eksplozja, która będzie ostatnią. Czy ja dobrze myślę? Ten wielki, gigantyczny, wynurzony zeżarł tego typa, który nie zdążył się zabić i jebnął taką eksplozję. Co? Tu się dzieje! Okej, okay, teraz się wyjaśnia, skąd mamy kajdanki. Ktoś nam je założył. Epizod pierwszy, Bridget. O, już wstałeś. No. Jakie to uczucie powrócić do świata żywych? Bez obaw. Jestem lekarzem. Koronerem. Byłym. Wygodne, nie powiem. No tak mów sobie. Mów mi, Deadman. Zmarli są mi bliscy. Choć nie tak jak tobie. Sam osobiście nigdy jeszcze nie umarłem. Andrzej Huda dubbinguje grubego. Raczej bym tego nie ruszał. Nie znam się, ale wiem, że to dla twojego bezpieczeństwa. Spójrz. Jestem tu więziem? Te kajdanki nie wiążą nas, tylko łączą ze wszystkimi wokół. Nas? A, nas. Nas, Bridgesów. Jedyną nadzieję ludzkości na przyszłość. Albo, mówiąc dokładniej, na przetrwanie. Tak. Gdzie jestem? Która godzina? Tam monsterki, kurde. Przyciśnij kajdanki do skóry. O tak. Spokojnie. Twoje ciało nawiązało wyjątkowo dobre połączenie. Patrz, patrz. Kajdanki będą cię monitorować przez całą dobę. To znaczy, my będziemy. Pomożemy ci. Zaraz, jak to? Dwa dni? Kiedy spałeś, pobraliśmy od ciebie próbki płynów ustrojowych. Jesteś repatriantem, kimś bardzo wyjątkowym. Co z gośćmi z utylizacji? Nie żyją? Węzeł centralny zniknął. Przestał istnieć. Koniec gry i tyle. Został po nim krater. What? To biło całe to miasto? Jedyni ocalali z tej katastrofy to ty, co zrozumiałe, i twój zepsuty łącznik. Nic mu nie jest? Jak wielka była ta eksplozja? Musimy się go pozbyć. Przestał działać. Nie przyda się. Wszyscy zginęli. Nie tylko goście z utylizacji. Mój zespół, siedziba, całe w Redefort. Każda żywa istota w centralnym. Jesteśmy teraz w węźle stołecznym. Tu będzie nasza nowa siedziba. Sudbury to chyba najlepszy wybór. Ale straciliśmy prawie cały zespół wdrożeniowy.
Nie zdołali wiele zdziałać w ciągu 2 dni. Mamy tu niezły bajzel. Na szczęście dyrektora i jego ekipy nie było wtedy w mieście, więc przynajmniej mamy rozkazy. Chciałbym dać ci więcej czasu, ale mam dla ciebie zadanie. Ten ślad został ci po repatriacji? A skąd masz ten drugi? Kobieta w jaskini. Rozumiem. Masz hafefobię. Nic dziwnego, że podróżujesz sam. Nikt cię nie dotyka. Będę się starał bardziej uważać. Dobrze. Chodzi o pilną dostawę. Prezydent potrzebuje morfiny. Dostarczysz ją? Jaki prezydent? Nie ma już państwa. Mówisz o burmistrzu centralnego? Nie. Nic nie wiesz. Ameryka nie umarła. Prezydent jest w ostatnim stadium raka. W ciężkim stanie, ale wciąż mamy czas. Dlaczego ja? Posłuchaj. Zrób to, a wszystkiego się dowiesz. Sam to zrób. Chętnie, ale mnie tu nie ma. Przepraszam. To tylko chiralogram. A teraz czas na łzy. Reakcja na transmisję chiralną. Okej. Okay. Jestem na oddziale izolacyjnym, w dużym trójkątnym budynku. Tu masz morfinę. Bridges podejmuje właśnie współpracę z samym Porterem. Daj spokój. Macie tam morfinę. O co tak naprawdę chodzi? Tak naprawdę prezydent USA chce się z tobą widzieć. Nie spełnisz takiego życzenia? Dajcie mi jakąś bazę danych, bo ja sobie z chęcią chcę poczytać, czym jest Hiralium. Bo już mnie za bardzo ciekawi ten temat, żeby sobie to odpuścić. Bo nagrałem to prawie godzinę. Dobry wybór. W takim razie widzimy się na oddziale. Okej, ten też zniknął jak ta... Jak Fragile, ale ona była tam fizycznie, nie tylko chiralnie. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodne. Dane zgodne. Witaj, sam Porter Bridges. Okej. Okej, nie mogę aktywować, czyli trochę Zlecenie dla sama Portera Bridgesa. Morfina ma być dostarczona na oddział izolacyjny i natychmiast podana pani prezydent. Czyli to jest taki oskryptowany jeszcze part fabularny. Sam, jeśli się zgubiłeś, otwórz mapę. Ten oddział izolacyjny rzuca się w oczy. Aby tam dotrzeć, możesz ustawić znaczniki i wytyczyć trasę. Spróbuj, zobaczysz, że to pomoże. Okej. Okay. Jest tu kto? Jestem sam! A kurde, to nie ta opcja, się dziwię, czemu tak woła. Ale co robi kurde, dobra, czekaj, bo to jest... Pod startem jest mapa, a co jest pod selectem? Nawoływanie ludzi? Dobra, mamy iść w to miejsce. Dobra. Mamy oznaczone. A, umieść znacznik. Aha, to jest takie jeszcze na tym samym miejscu. Dobra, tutaj. Też takie. No nie, no dobra, raczej dojdziemy. Ale to nie w tym odcinku, bo ten ma prawie godzinę, a jeszcze przydałoby się co nieco tutaj ogarnąć. Sprawdź ładunek, morfina, buty. Nie przy sobie pusto.
zlecenia. No mamy tylko to jedno. Dane, system. Dane, pokaż mi to. A, to tylko porady, dobra, to tylko to. Przeskipuję, żeby nie mieć tego oznaczonego. Zapisy rozmów, rejestr. Okej, czy to jest też useless? Kurde, gdzie jakaś baza danych? A! Dobra, może potem się odblokuję. Dobra. Jak tam nasza kondyka? Dobra, w sumie mamy lekki ładunek, więc pewnie nie będzie w ogóle zużywana. No dobra. Okej, okay, mamy iść tam. No dobra, tak jak mówiłem, to będziemy robili dopiero w kolejnym odcinku. W tym ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Death Stranding. Cześć!